boli gardło. Co się stało? Czy jestem przeziębiona? Nie mogę, niech mnie swędzi mnie gardło. Teraz nie mogę nic powiedzieć już. Straciłam głos. Co się stało? Jak teraz porozumiem się z resztą rodziny? Nie mogę nic powiedzieć. O nie. Straciłam zupełnie głos. I co teraz? Hej, hej ma, dzień dobry. Ej, dzień dobry. O nie, nie mogę nawet powiedzieć dzień dobry. Cześć, Julian. No matko, wiesz co, Ema, ostatni raz jestem dla ciebie miły. Kurczę, człowiek stara się być miły, a ona mnie ignoruje. Och. Mama, tata, o nie, nic nie mogę z siebie wydusić, mówię, a głos nie wychodzi. Chyba muszę im pokazać, że tu jestem i że już wstałam. Mamo, tato, wstawać, wstawać, nie wiem, że mnie nie słyszycie. Ema, proszę cię, my wstaniemy troszeczkę później, jeszcze nie chcemy wstawać. No, jeszcze jesteśmy zmęczeni, kochanie, zejdź. Ale ja nawet nie mogę odpowiedzieć. Nie chcę się bawić. Chcę, żeby wszyscy wstali. Ej, nawet nie chcesz do mnie nic mówić, a teraz wracasz, czego chcesz? No bo chciałam, żebyś powiedział rodzicom, że straciłam głos, ale ja nic nie mogę powiedzieć. Pomóż mi, Julian. O, Ema, przestań, naprawdę nie chcę się denerwować, przestań, nie chcę, nie mam, ani się nie chcę kłócić, chcę po prostu w spokoju sobie dzisiaj pobyć. Ale ja też się nie chcę kłócić, tylko nie mogę nic powiedzieć. O matko, co to ode mnie chcesz, Ema, mogłabyś zacząć gadać? Oh, co to jest za dziwna zabawa, chcę pozostać spokojnie, naprawdę. O nie, nikt mnie nie rozumie, nikt nie wie, co mi się przydarzyło, nie mogę nic wydusić ciebie. Wiesz co, a poza tym chciałam cię coś zapytać, czy mogę od ciebie coś pożyczyć z pokoju? Proszę? Nie! Co ty chcesz znowu pożyczyć? Nawet nie mogę się dowiedzieć. O nie! A okej, dobra, skoro nic nie powiedziałaś, to znaczy, że mogę pewnie, co? Okej. Cały czas wykorzystuję moje słabości. Hania! Hania, pomóż mi! Musisz powiedzieć rodzicom, że straciłam głos. Hej, Hania! Ej, Ema, Jezu, dlaczego musisz mnie od rana straszyć? O matko, szykuję się do szkoły, co chcesz? No, właśnie nie chciałam cię wystraszyć, tylko mam strasznie boli mnie gardło. Ej, mogłabyś coś powiedzieć? Ema, no wiesz, chcesz mnie wystraszyć? Nie wiem, albo jak mnie nie wkurza Julian, to wkurzasz mnie, ty? O co wam chodzi? O matko, no to w końcu, mogę sobie spokojnie po... Ej, co się dzieje? Ema, co robisz? Dlaczego ciągniesz mnie za nogę? Mamo, chcę, żeby ci powiedzieć, że boli mnie gardło i nie mogę nic powiedzieć, straciłam głos. Ema, chciałabyś już śniadanko, dlaczego nic nie mówisz? Co się dzieje? Co to za dziwna gra? Powiedz. No, nie chcę żadnego śniadania, po prostu nie mogę mówić i właśnie dlatego nie mogę odpowiedzieć, matko. Co teraz zrobić? Może tata mnie zrozumie. Tato! Tato! Straciłam głos i nikt nie chce mi pomóc. O matko. Cześć, Emma, kochanie. Chciałabyś troszeczkę ciepłego kakao? Czy może śniadanko? Nie, nie chcę nic. Chcę odzyskać głos. Straciłam go, tato, pomóż mi. O matko, dlaczego nic nie odpowiadasz? Co się dzieje? Stałaś lewą nogą? Co się dzieje? Co za dziwna? Może jakaś gra? Dlaczego nic nie mówisz? Tato, no przecież właśnie o to chodzi, nie mogę mówić. O matko, to na pewno coś z Julianem ma wspólnego. Julian, chodź na tutaj. Co się dzieje? Co się dzieje, Martyn? Dlaczego wołasz Juliana? O co chodzi? Julian! O nie, Julian nie ma z tym nic wspólnego. To mój głos, straciłam go. Ej, ej, o co chodzi? Próbuję być spokojny chociaż jednego poranka w tygodniu. Co się dzieje? Słuchaj, chodź mi tutaj, powiedz, o co chodzi z swoją siostrą. Znowu bawicie się w jakąś głupią grę? Nie pozwalasz jej mówić, czy o co chodzi? Julian, bardzo cię proszę, musicie od rana robić takie rzeczy. Chcemy z wami porozmawiać. No, ale ze mną możecie, a ona czemu się nie odzywa, nie mam pojęcia. To jest żadna zabawa, do mnie też się nie odzywa, nie mam pojęcia, o co chodzi. Emma, kochanie, powiedz mamie, o co chodzi. Ale mamo, ja właśnie nie mogę nic powiedzieć, bo straciłam głos, pomóż mi. Widzicie, nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi. A poza tym tak mi się jakoś przypomniało, że całą noc Emma kaszlała i tak myślę, że może chcecie o tym wiedzieć. O matko, całą noc kaszlała? To może dlatego nie może nic powiedzieć? O matko, zadzwonię chyba do lekarza rodzinnego, skonsultować się. O matko, ale o co chodzi? Pewnie jestem chora, ciekawe, czy już na zawsze stracę głos. O nie.
Martin, musimy pojechać bezpośrednio do lekarza. Pojedziemy z nią? Oczywiście. O nie, teraz już nigdy nie odzyskam głosu. O nie, to tragedia. Mama i tata na pewno bardzo się przejmują. O matko, gdzie jest ten lekarz? Nie można czekać, matko jedyna. Już bolą mnie nogi. No, poza tym musimy jechać na te zakupy. O matko, przecież oni w ogóle się nie przejmują. Powinni ze mną przeżywać tą tragedię. Zakupy. Och. O matko, kochanie, co ty jesteś taka podekscytowana? Usiądź sobie, proszę cię. Co się dzieje? No nie, właśnie nic nie mogę powiedzieć. Jestem podekscytowana. Jestem zrozpaczona. Nie mogę mówić. No matko, dobrze, proszę państwa, to bardzo poważna chrypa związana z zapalenia gardła. O matko, chyba już nigdy nie odzyskam głosu, czy to tak? Czyli chrypa, tak? Tak, ale to bardziej zapalenie gardła. Będzie okej, przez najbliższe 2 dni... O matko, jak to będzie okej, czyli ile nie będę mogła mówić? Będzie wszystko w porządku. Przez najbliższe 2 dni, mała Emma, proszę mało, albo najlepiej nic nie mówić. Weź tabletki na gardło i pić dużo herbaty z miodem. A co? Tylko 2 dni? I potem już odzyskam? A to rzeczywiście chyba nic takiego poważnego. O matko, jak ma nic nie mówić, to będzie niezła odmiana. Naprawdę niezłe urozmaicenie. Jak tylko odzyskam głos, to ci opowiem, mamo, wszystkie opowieści z całego roku. Tak zrobię.